ProSeed GT. Niby hot hatch, ale kombi. Niby kombi, ale ciężko się w niego zmieścić. Niby sportowy, ale nie najszybszy. Po co zatem taki samochód? Bo jest genialny, ale nie dla wszystkich. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj za kierownicy Kia ProSeed w wersji GT. To nie jest żadne GT Line, mamy pełnego GT-ka. I za chwilę do niego przechodzimy, jeszcze tylko słowo na temat partnera odcinka, którym dzisiaj jest Car Vertical, a jeśli nie wiecie czym on jest, to już Wam tłumaczę i pokazuję. Car Vertical potrzebny jest Wam w sytuacji, w której szukacie nowego, ale używanego samochodu. I zamiast jechać pół Polski, aby przekonać się, że auto, którym się interesujecie, jest zwykłym wrakiem, na stronie Car Verticala wystarczy wpisać VIN, pobrać raport i poznać historię takiego samochodu bez wychodzenia z domu. Zobaczcie przykładowo na prezentowaną Skodę Superb. W ogłoszeniu auto wygląda na pewno świetnie. Z raportu również wynika, że nie jest skradzione, nie miało cofniętego licznika, status finansowy i prawny jest ok, ale było uszkodzone. I teraz patrzcie, kto z Was zainteresowany byłby takim samochodem? Ja na pewno nie, dlatego uważam, że raport Car Verticala przed zakupem używanego samochodu to po prostu konieczność. Także nie traćcie czasu i pieniędzy na podróże po takie perełki i zanim jakimś samochodem zainteresujecie się na poważniej, ogarnijcie sobie raport, a z linka, który macie pod tym filmem, zrobicie to 10% taniej. Także działajcie, oszczędzajcie swoje pieniądze, a my wracamy do ProSeeda. No dobra, od czego zaczynamy? Zaczynamy oczywiście od silnika, czyli zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu benzynowy, czterocylindrowy silnik 1.6 TGDI. Ma on 204 konie mechaniczne. Maksymalny moment obrotowy, jakim dysponuje, to 265 Nm. ProSeeda GT rozpędzi do 225 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 7,5 sekundy. I to są te podstawowe dane. Wiecie już, czym jest Kia ProSeed w wersji GT. I teraz przejdźmy sobie może do tych rzeczy najważniejszych oprócz silnika i czemu ja powiedziałem, że to nie jest samochód dla wszystkich. Otóż tym czymś jest zdecydowanie miejsce, jakie ten samochód oferuje. I to ma kilka aspektów. Najpierw bagażnik, bo tu nie jest źle, ale jest dość ciekawie. Jeszcze wtrącę, że ja jak odbierałem ProSeeda, to wiedziałem, że będę jechał w 5 osób nad morze z pełnym bagażem. 3 dziewczyny, także wiadomo. I jak przeczytałem, że pojemność, jaką ten bagażnik oferuje, to 594 litry, to powiedziałem, dobra, jest super. To jest kombi i spakujemy się bez problemu. Tylko jak się przyjrzymy temu bagażnikowi, to na pierwszy rzut oka coś tutaj się nie zgadza. On jest bardzo płytki i pierwsze wrażenie jest takie, że on oferuje bardziej 350 litrów, a nie 600. Więc ja w pierwszej chwili byłem troszkę przerażony. Co się okazało? Ten bagażnik na co dzień ma takie fajne rozwiązanie, bo ma kilka dużych albo bardzo dużych takich przegródek, półek, nie wiem jak to nazwać, schowków. Tak by było chyba najprościej. I to jest fajne rozwiązanie, bo na co dzień jak jeździcie tym samochodem, możecie sobie wszystko tutaj pochować i to nie będzie latało po całym bagażniku. Tylko jak tu się spakować? No to tak, że ja to wszystko wywaliłem. To jest między innymi jedno z pytań, które od Was dostałem, bo dzisiaj postaram się na kilka pytań odpowiedzieć, które mi zadaliście. Więc jak wywaliłem i te półki i wszystko, co tam się znajdowało, no to wtedy tak, wtedy te 600 litrów jest już możliwe i wtedy w taki bagażnik, tak przygotowany, spakowaliśmy się bez problemu. Ale teraz idziemy dalej, wskakujemy na tył. O ile ja z tyłu się mieszczę, nie dotykam do fotela kierowcy, nie ma tego miejsca może jakoś bardzo dużo, ale dam radę, no to bardzo obawiałem się o miejsce nad głową, patrząc na konstrukcję tego samochodu z zewnątrz. Czyli przede wszystkim ten opadający dach. I faktycznie może ja nie powiem, że ja obijam tutaj głową o dach cały czas, ale dam radę tutaj siąść, zmieszczę się, ale czy chciałbym jechać z tyłu nad morze, no to już pewny nie jestem. Tylko teraz przechodzimy do rzeczy tak naprawdę najważniejszej i moim zdaniem mocno kluczowej co do zakupu takiego samochodu, tego samochodu. I może jeszcze dodam, że prawdopodobnie w wersji z szyberdachem, bo ja z inną wersją nie jeździłem. To, i to też było jedno z Waszych pytań, moim zdaniem to jest jeden z tych samochodów, których nie wolno kupić podczas
jednej jazdy testowej, już nie mówię bez jazdy testowej, ale takiej jazdy testowej, gdzie przejedziecie wokół salonu i zamówicie. Ten samochód trzeba wziąć przynajmniej na weekend i naprawdę pojechać w trasę i się do niego mocno przymierzyć. Czemu? Przykładowo, wiem jedną rzecz o głównym konstruktorze tego samochodu, a przynajmniej tej części, czyli miejscu pracy kierowcy. Co prawda nie wiem, jak ten ktoś się nazywa, ani jak wygląda, ale wiem na pewno, że nie jeździ samochodem w czapce z daszkiem. To jest chyba pierwszy samochód, w którym ja, siadając za kierownicą, cały czas uderzam daszkiem w dach. Jadę teraz w czapce, bo zawsze jeżdżę w tych testach w czapce, ale to jest jedyny moment. Ja cały czas tym samochodem jeździłem bez czapki, bo ja cały czas zahaczam o dach. To oczywiście nie jest problem, bo tę czapkę można zdjąć. Tylko to nie rozwiązuje tego problemu. Bo ja nadal w pewnych momentach dotykam włosami o dach. Jest to mega denerwujące. Z czego to się bierze? I to jest drugi problem. To jest samochód ala sportowy, w bardzo dużym cudzysłowie. Co powinien mieć samochód sportowy? Jak najniższą pozycję za kierownicą. I ja nie wiem dlaczego, jak ustawię tutaj fotel najniżej jak się da, to i tak jest dwa piętra za wysoko. Po pierwsze, gdybym to mógł zrobić niżej, lepiej czułbym to auto, lepiej bym się w nim czuł, lepiej jeździłoby mi się po zakrętach, chociaż to i tak jest super, do tego przejdę. No i nie waliłbym głową o dach. Nie da się tego zrobić. To, co robicie po wejściu do salonu na pierwszej jeździe próbnej, na drugiej i na 15, sprawdzacie pozycję za kierownicą z każdej możliwej strony. Bo to jest coś, co może mocno wpłynąć po prostu na wasz wybór. Na to, czy ten samochód jest dla was, czy nie. Też taka ciekawostka. Nasz 192-centymetrowy Grzesiek, jak wsiadł z tyłu, to zmieszczeniem się tego nie nazwę, bo usiadł, dał radę tam wejść, przy czym kolana miał obok fotela kierowcy, więc jakaś dalsza jazda w jego przypadku w tym miejscu odpada. Ale czemu ciekawostka? Bo o ile z tyłu też zahaczał głową o dach, to powiedział, że siedząc na miejscu kierowcy, dla niego jest ok. Doszliśmy po pewnym czasie do wniosku, że on po prostu jeździ dużo bardziej odchylony do tyłu. I to jest to. Ja siedzę bardziej wyprostowany i na pewno to wpływa na moje odczucie, więc jak jeździcie leżąc, jak Grzesiek, to pewnie będzie dla was ok. Ale naprawdę polecam, sprawdzamy z każdej strony pozycję za kierownicą. No i powiem od razu parę słów na temat foteli. Ja ten samochód przetestowałem w trasie dość mocno. Tak naprawdę, żeby to zrobić, żeby to auto poznać, to oprócz jazdy gdzieś po Warszawie i okolicach, pojechaliśmy wczoraj w 5 osób nad morze, a kilka godzin temu znad tego morza wróciliśmy. No i co do tych foteli, to mam wrażenie, że każdy miał inne odczucia. Dla mnie ten fotel jest bardzo w porządku. On nie jest jakoś mocno wąski, ale jest raczej okalający, ma bardzo dobre trzymanie boczne. Jest wygodny. Ja po przejechaniu tak naprawdę około 1000 km w 2 dni czuję się super, było mi bardzo wygodnie, nic mnie nie boli, także jest ok. Ale inni pasażerowie, szczególnie te 3 osoby z tyłu, no tutaj nie ma się co dziwić, mówili, że było raczej średnio wygodnie i też musieliśmy się zatrzymywać raczej częściej niż rzadziej, bo po prostu te fotele są dość specyficzne i też polecam, sprawdźcie to na sobie, żeby potem nie było problemu. No ale tak jak mówię, dla mnie one na przykład są bardzo ok, oczywiście oprócz braku możliwości regulacji fotela kierowcy do niższej pozycji. No i dobra, przechodzimy do tego, jak się tym samochodem jeździ może w końcu. No to jeździ się fantastycznie. To jest, nie wiadomo jak ten samochód nazywać, bo to teoretycznie mógłby być hot hatch, no ale ma nadwozie kombi. Czy to czuć jakoś na minus? Kompletnie nie. To oczywiście nie jest auto na tor, no tam pewnie byłoby to czuć i to dosyć mocno, ale do takiej normalnej jazdy, dla osób, które, no tak wyobrażam sobie klienta Prosida, to jest, powiedzmy, ojciec rodziny, jest żona, jest dziecko, może dwójka dzieci, ale ten ktoś lubi jeździć samochodem. No bo inaczej kupiłby Corollę w kombi. Jak szuka takiego samochodu jak Prosit w wersji GT, to lubi jeździć samochodem. I czy taki ktoś będzie zadowolony z tego, jak ten samochód się prowadzi? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Wiecie, co ja poczułem w tym samochodzie po 5 minutach jazdy? Poczułem się jak w BMW. Mówię o odczuciu z samego prowadzenia. To może nie jest do końca dziwne, bo ten samochód jest skonstruowany przez ludzi, którzy kiedyś w BMW pracowali, ale naprawdę trzymanie się drogi, precyzja prowadzenia, przyjemność z prowadzenia, może radość z jazdy to nie powiem, bo to inna marka, a może w sumie powiem, radość z jazdy to jest coś, czym Prosit GT kupuje kierowcę. Pewnie pasażerów trochę mniej, ale kierowcę zdecydowanie tak. No ale idziemy dalej. I to też było wasze pytanie. Jak z tym wydechem? No właśnie. Jak? No to tak, że ten wydech to jest prawdziwy wydech.
mimo że troszkę mylące jest pierwsze wrażenie, bo te okrągłe końcówki są troszkę sztuczne, wydech znajduje się bardziej w głębi, ale to jest prawdziwy, burczący wydech. Niestety mamy też w środku podbijanie tego dźwięku i to jest cały czas. Nie tylko na trybie sport. I ja na to również bardzo Wam zwracam uwagę, bo o ile w trasie, zaraz powiem o wyciszeniu, ale to przeszkadza mniej. Jak jest jednostajna prędkość, jeden dźwięk silnika, no to tego tak naprawdę nie słychać. Ale tak jak jeżdżę teraz, czy tak jak jeździcie na co dzień, czy nie wiem, jesteście w tej trasie, wjeżdżacie do miasta, pasażerowie śpią, mówię na swoim przykładzie. Stajecie na światłach jednych, drugich, trzecich i na każdych światłach słychać to burczenie i to burczenie po pewnym czasie, na początku jest super, ale po pewnym czasie staje się wkurzające. Takie było pytanie, czy to przeszkadza i moim zdaniem tak, to może przeszkadzać. Znowu dodam, mnie to nie przeszkadza, bo ja takie rzeczy lubię. Tylko pytanie, czy Wy też lubicie i czy Wasi pasażerowie też coś takiego polubią. Mam duże wątpliwości. To się podobno da wyłączyć gdzieś tam w serwisie. Nie klikniecie tutaj nigdzie, żeby to zrobić. Niestety. Szkoda, bo to by było lepsze. Było też pytanie o wjazd na krawężnik. To jest bardzo dobre pytanie. Szczególnie ja zwracam uwagę na coś takiego, bo ja wszystkimi samochodami praktycznie, którymi jeżdżę, swoimi, powiedzmy swoimi, mam zawsze z tym problem. Jakieś progi zwalniające, wsiądą 2-3 osoby, ja wiecznie walnę podłogą albo przejeżdżam po prostu ledwo co, bo się boję, że walnę. Tutaj się bałem bardzo, szczególnie jak zobaczyłem, jak ten samochód wygląda już z 4 osobami z bagażem z zewnątrz, on nie wyglądał dobrze. I mówię, kurczę, każdy krawężnik czy jakiś próg zwalniający to będzie dramat i to jest bardzo duże rozczarowanie na plus, jeśli można tak powiedzieć. Nie uderzyłem podłogą ani razu, ani razu. Nie wiem, co to jest wysoki krawężnik, ja czegoś takiego nie nagrałem, no bo to pewnie każdy będzie uważał za coś innego, wysoki krawężnik, niski, średni, ale sprawdziłem to i zjeżdżając z krawężników, wjeżdżając na krawężniki, takie normalne oczywiście, bez przesady, czy na progi zwalniające, jest naprawdę ok, a na pewno jest dużo lepiej, niż bym się spodziewał. To nie jest samochód, którego trzeba się bać odnośnie niskiego prześwitu i uderzania we wszystko, co się da uderzyć. Naprawdę bardzo duży plus i duże zaskoczenie na plus. No i pytanie, jak spisuje się samo zawieszenie? ProSeat GT to na pewno nie jest samochód dla osób ceniących najbardziej komfort, ale myślę, że to jest oczywiste. Jeśli mam wypowiedzieć się według swoich kryteriów, to jest to zawieszenie zdecydowanie sztywne, ale oprócz krótkich, poprzecznych nierówności i jakichś dziur, cały czas zachowujący komfort. Tylko podkreślam, mówię to ja, czyli fan sztywnych zawieszeń. I cały czas uważam, że coś takiego trzeba sprawdzić na sobie, bo kwestia twardości zawieszenia albo jego miękkości jest bardzo indywidualna. Było też pytanie, czy ta skrzynia faluje biegami, rozumiem, że zmienia biegi, podczas jazdy z wyższą stałą prędkością. No to nie, nic takiego się nie działo. Powiem więcej, ta skrzynia jest bardzo ok, delikatnie mówiąc. To jest jedna z moich ulubionych skrzyń automatycznych. Jak i ją czy Hyundaiem, nigdy na co dzień nie jeździłem, aby wypowiedzieć się na temat serwisowej obsługi czy trwałości takiej skrzyni. Ale co do jazdy i wrażeń z jazdy, to jest naprawdę świetny automat. Bardzo pasuje do tego samochodu. Jeśli skrzynia automatyczna może pasować do ala sportowego samochodu, moim zdaniem może. I pasuje. Tu jest 7 biegów, jeszcze dodam. No i teraz pytanie, czy ten silnik jest wystarczający. 204 konie. To brzmi dobrze, ale 265 N, to już nie brzmi tak dobrze. No i 7,5 sekundy. Moim zdaniem, jeśli nastawicie się do tego samochodu jak na alternatywę dla na przykład i30N, no to nie jest żadna alternatywa i będziecie wtedy rozczarowani. No ale jeśli oglądacie na przykład ten test i wiecie, że to nie jest alternatywa dla i30, tylko ze znaczkiem Kia i podejdziecie do tego samochodu jednak jak do auta rodzinnego ze sportowymi cechami, to moim zdaniem jest bardzo duża szansa, że wyjdziecie nie rozczarowani, tylko zachwyceni. Ten samochód świetnie daje sobie radę na co dzień. Ten samochód świetnie sprawdza się na ekspresówce. Jeszcze lepiej sprawdza się na autostradzie. Mówię o dynamice. Nie brakowało mi tutaj niczego w żadnym momencie. Mimo tego nie najwyższego momentu obrotowego, 5 osób pełen bagaż, naprawdę było super. Mniej super natomiast było pod kątem wyciszenia. I tutaj składa się już parę rzeczy. Po pierwsze samo wyciszenie, po drugie ten dźwięk wydechów. Ale to mnie zaskoczyło, bo głośność tego samochodu nie objawia się przy tych 120-130, tak jak dzieje się to przeważnie, tylko może to Wam przeszkadzać już nawet, no po pierwsze, jak już tylko ruszacie. Ja nie wiem, czy Wy to słyszycie, tak jak ja ruszam teraz, pewnie nie, ale zdecydowanie jest to rzecz, którą trzeba sprawdzić. Ale ja gdzieś tak od 80-90 na godzinę zastanawiałem się, czy tutaj już nie jest za głośno. Tylko
ja nie wiem jak to powiedzieć, bo to nie jest taka głośność jak w jakimś tanim samochodzie, tak jak kiedyś, nie wiem, była Dacia, gdzie było tragicznie pod względem wyciszenia. To jest pewnie kilka rzeczy naraz, czyli wyciszenie plus te dźwięki plus ten wydech. Dźwięki, czyli te podbijane dźwięki z głośnika. Tylko że znowu zrobię małą kontrę. Mnie to pasuje, bo ja to lubię. Ja lubię posłuchać dźwięku samochodu, silnika, troszkę mniej tych dogrywanych dźwięków, ale to też przeżyję, bo już troszkę się do tego przyzwyczaiłem, za dużo samochodów to ma, żeby to ignorować. Tylko ja patrzę na ten samochód troszkę inaczej, troszkę szerzej. Tak zawsze mam, że jak jadą ze mną inne osoby, jadą pasażerowie, to zamiast się skupić i się cieszyć na tych dźwiękach na jeździe, to się zastanawiam, jak oni się czują, szczególnie jak patrzę na ich miny. No to wczoraj te miny widziałem i po 4 godzinach jazdy one nie były najbardziej uśmiechnięte, że tak powiem. Pod tym względem oczywiście. Także podsumowując tę część. Samochód, który się fantastycznie prowadzi. Samochód dość dynamiczny. Samochód pakowny, jeśli wywalicie te graty z tyłu. Samochód z bardzo specyficzną pozycją za kierownicą i samochód na pewno nie dla każdego. Zajrzyjmy może też do środka. Ja powiem wprost. Ja nie jestem fanem designu Hyundai'a czy Kia w tej części. Ja uważam, że o ile te samochody z zewnątrz często są naprawdę rewelacyjne, to nie pasuje. Chociaż nie wiem, czy to nie pasuje, bo może klienci Kia czy Hyundai'a tego szukają, ale nie pasuje to do tego atrakcyjnego wyglądu. Takie jest moje zdanie. Tylko mówię o projekcie, o wzorze, bo materiały są naprawdę w porządku. Spasowanie też jest ok. No nie wiem, zapach jaki macie w tym samochodzie, bo to też czasem jest różnie. Tu jest bardzo dobrze. Ogólnie przyjemność przebywania w tym aucie jest na dość dużym poziomie. Gdyby nie to moim zdaniem, bo to po prostu jest takie... Jakby to było projektowane w 99, o tak może powiem. Chociaż oczywiście bardzo duży plus za to, że klimatyzację obsłużymy w pełni manualnie. W pełni. Przyciski, pokrętło, klimatyzacja kierowcy, pokrętło, klimatyzacja czy temperatura od strony pasażera. Oczywiście klimatyzacja dwustrefowa. Tak samo siła nawiewu, skąd ma wiać, wszystko jest manualne. Żadnych dotykowych badziewi. Odnośnie tego wyświetlacza nie będę się długo wypowiadał, bo to jest taki standard Kia, Hyundai, tu jest wszędzie to samo. Nie jest to najszybsze, może też nie najładniejsze, ale jest w miarę ok. Co ważne, swój telefon przez Android Auto musiałem podłączyć przy pomocy kabla, także lipa. Ale znalazłem na to pewne rozwiązanie, albo już jest na kanale, albo będzie, więc polecam. Wrzucę gdzieś w opisie do tego filmu i może gdzieś tutaj kartę, zobaczcie. No wracając do Proceeda, to jest minus i jeszcze jeden minus. Może piano black, może ja to też zamknę. To jest wszędzie. To się rysuje od patrzenia. Tak samo tutaj na drzwiach, utrzymanie tego wygląda super, ale utrzymanie tego najprostsze nie będzie, bardzo delikatnie mówiąc. Proceeda zaliczyłbym też do takiego mojego top 3 samochodów, w których najbardziej widać druciki od podgrzewania przedniej szyby. Zwracam Wam na to uwagę po raz kolejny, ponieważ nie chciałbym, aby ktoś był rozczarowany. Pamiętajcie o tym, aby to sprawdzić, bo jednemu to nie będzie przeszkadzało, przyzwyczai się po 2 dniach, a drugi będzie miał problem cały czas, także polecam spojrzeć, jak jest u Was. Żałuję trochę, że w aucie o tak dużym potencjale nie mamy szpery, nie możemy też zamówić wersji z napędem na 4 koła. No i przez konstrukcję samochodu nie spodziewajcie się raczej, że widok do tyłu będzie rewelacyjny. Szczególnie w środkowym lusterku na większą odległość za dużo nie widać. I to mi się troszkę nie podobało. Bardzo podobają mi się natomiast zegary i ta możliwość ich regulacji, zmiany dopasowania do siebie. Jasne, to jest indywidualne, ale mnie one bardzo pasują. Także za zegary plus. No i audio. Ja mam tutaj zestaw od JBL-a, czyli producent znany i lubiany i myślę, że dla 90% kierowców ten dźwięk też będzie, nie wiem czy znany, ale na pewno lubiany. Ja może zachwycony nie byłem, ale muzyki słucha się tutaj całkiem przyjemnie. Jest na szczęście auto hold i nie wiem czemu trzeba go włączyć za każdym razem jak wejdziecie do samochodu. No i jest też przycisk sport. Nie będę się długo rozwodził na jego temat, bo chyba nie ma sensu. W skrócie, mamy niższy bieg, mamy wyższe obroty, mamy głośniej, mamy większe spalanie i mamy dużo więcej frajdy z jazdy. Ale raczej jak jedziemy bez pasażerów. Wspomniałem o spalaniu, przejdźmy do tego. I o ile w mieście najlepiej nie jest. Ja spalałem tym samochodem w okolicy 9 litrów. Da się więcej, ale myślę, że taka normalna jazda to jest około 9. Przy czym zaskoczył mnie ten samochód na trasie. Przypomnę jeszcze raz, jechaliśmy w 5 osób z pełnym bagażem. I ja tym samochodem na takiej trasie spalałem na ekspresówce 6,5 do 7 litrów, a na autostradzie ja nie przekraczałem 8. Także moim zdaniem, jak na takie auto, jak na takie możliwości, jak na takie obłożenie, to jest całkiem ok. Najniższe wyniki osiągałem oczywiście gdzieś tam pod miastem i to były okolice 6 litrów. Spalanie to jest moim zdaniem plus tego samochodu. No i dobra, dwie ostatnie rzeczy, przy czym zanim do tej
być może najbardziej bolesnej, a może nie, to jeszcze wygląd. Bo to jest drugi klucz tego samochodu. Pierwszym jest ta pozycja, bo jak Wam nie przypasuje, to go po prostu nie kupicie. A drugim jest wygląd, gdzie jestem pewny, że jest dużo osób, które ten samochód kupiły, nawet nim nie jeżdżąc. Na bank. Ciężko o... Nie wiem, jak to nazwać, czy to jest kombi, czy co to jest, czy to jest shooting brake, bo też tak się mówi. No hot hatch nie, ale powiedzmy kombi. Dla mnie, to jest moja opinia, jeden z najładniejszych samochodów w tej kategorii wśród kompaktów. No już mamy coraz mniej kompaktów kombi niestety, ale ten samochód jest przepiękny. Nawet w tym srebrnym kolorze, który moim zdaniem średnio pasuje do takiego auta, to przez te wszystkie dodatki, przez felgi, przez te lotki, przez te wydechy, przez te czerwone wstawki na progach. Ten samochód ma tyle smaczków, tyle dodatków. Ja powiem szczerze, że ja potrafię siedzieć gdzieś tam pod domkiem i się na niego gapić, jak nie powiem kto. To jest auto pod względem designu zdecydowanie dla osób kochających samochody, kochających motoryzację. Nie dla takich, którzy używają samochodu jako środka transportu z A do B. W sumie powiedziałem, że pod względem wyglądu. Chyba nie, pod każdym względem. Bo trzeba kochać samochody i iść na pewne kompromisy wymuszone przez samochód, żeby ten samochód kupić. Ale w zamian da Wam od siebie też bardzo dużo. Pytanie za jak dużo, czyli ile takie cacko kosztuje. Najnowszy cennik Kia ProCeed to tak naprawdę trzy pozycje. Dwie w wersji GT Line, tu mamy silnik 1.5 o mocy 160 koni mechanicznych z manualną lub siedmiobiegową automatyczną skrzynią biegów. I takie auto rozpoczyna kwota 127 900 zł za manual lub 135 900 zł za automat. Prezentowany ProCeed GT to tylko jedna wersja, 1.6 TGDI, 204 konie i wyłącznie automat. I takie auto kosztuje 148 900 zł. No i zobaczcie, to jest niespodzianka. Ten samochód jak na rozmiar, jak na wyposażenie, świetne wyposażenie, jak na moc, jak na silnik, jak na wygląd i tak dalej. Głupio to zabrzmi, ale jak na dzisiejsze czasy jest naprawdę super wyceniony. Albo może inaczej, dajcie alternatywę z taką mocą w tej cenie i przy tym rozmiarze. Jestem ciekawy Waszego zdania, czekam w sekcji komentarzy, pogadajmy sobie o tym. No ale zmierzając już do podsumowania, bo mamy pełen obraz. Dobrze wyceniony, świetnie jeżdżący, przepiękny samochód, a jednocześnie bardzo specyficzny, zdecydowanie nie dla każdego. To jest jeden z tych samochodów, których nie kupujcie oczami, chociaż aż się chce to zrobić, który sprawdźcie na sobie, nie na mnie, nie na jakimś innym testerze, youtuberze, dziennikarzu czy kimkolwiek i nie na jeździe testowej, która trwa 5 minut. Spróbujcie pożyczyć taki samochód przynajmniej na weekend, pojedźcie w trasę, zapakujcie się do tego specyficznego bagażnika, chociaż to akurat będzie najprostszy temat, ale miejsce nad głową, pozycja, jak to będzie pasowało, to jest jeden z najlepszych wyborów na rynku dla kierowcy, który potrzebuje troszkę większego auta. Ja Kia ProCeed GT uwielbiam. Dajcie znać, czy Wy też ten samochód uwielbiacie, czy może jednak nie jesteście w stanie przeskoczyć tych pewnych ograniczeń. Czekam w sekcji komentarzy. Czekam też na ocenienie tego materiału, jak macie pół sekundy, bo mi się to bardzo przyda. No i czekam na Wasze subskrypcje, bo co? Powidzimy się za tydzień. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.